Dzień dobry! Witajcie! Witajcie, kochani, słuchajcie. Teraz będzie taki przerywnik, będzie filmik, gdzie ja wcześniej wyciągłam kapustę z zamrażarki. Ci, co oglądają stale, wiedzą, że chciałam spróbować i zamroziłam całą główkę w maju młodej polskiej kapusty. I jaka ona wyszła później i co z niej zrobiłam, to teraz będzie filmik trochę wcześniejszy. I wracamy za chwilę. I słuchajcie, przyniosłam z zamrażarki kapustę. Te osoby, które oglądają cały czas nasz kanał, to będą wiedzieć, że ja po prostu zrobiłam w tym roku eksperyment, bo zawsze mroziłam sobie liście pojedyncze na gołąbki i one się mrożą świetnie. Można sobie później z młodych listków zrobić, my mieliśmy w grudniu, co nie? Gołąbki z młodych liści. A teraz wyciągłam. O, patrzcie, patrzcie, jak ona jest ładna zielona. To jest kapusta mrożona w maju. Cała główka. Zobaczę, jak liście schodzą, ale prawdę mówiąc, to ja nie chciałam jej na gołąbki. Chciałam sobie zrobić albo taki bigosik z młodej kapusty, albo zupę, co nie? Z takiej młodej kapusty. Może z pulpecikami jakimiś albo coś. Bo jest już młoda kapusta w sklepach, ale to jest ta nasza, nie... Tą, co tutaj mam, to ona jest wmrożona w maju, kiedy jest ta nasza pierwsza młoda kapusta polska. Więc zobaczymy, ale nie wiem, czy to widać, ale kolor jest piękny. Piękny, zielony. Ja ją właśnie przyniosłam, ona zaczyna się rozmrażać. O, patrzcie. No zobaczymy, zobaczymy, jak się rozmrozi, to wam pokażę dalej. Już ja nie mogę doczekać. Taka zupka w lutym z młodej kapusty polskiej. I pokaż, co masz dla mnie na jutro. Aha. No i wyciągnął, żeś marudził, że nie ma pałek. Były zamrożone. Były w zamrażarce, zwracam tak, pomoc. No. I jeszcze pokaż, co sobie tam masz. Nie, to już pokazywałam, to już ostatnio. Ale to masz znowu takie. Tak, ikra. Znów się moczy. Ja lubię. Lubię takie na chlebek bułeczkę. Dobra, pokażemy później. No, jak już żeście zobaczyli, na tamtym filmiku kapusta wygląda bardzo ładnie. Ale jednak tutaj jest ten bigos, o, który z niej wyszedł. Ja już tutaj powrzucałam kiełbaskę, mięsko. Słuchajcie, po gotowaniu kapusta z koloru nie ma. Nie wiem, czy tam, bo ja chyba nie dopowiedziałam. Ja też mrożyłam liście na gołąbki, tylko że ja liście mrożyłam już sparzone. Sparzone liście do gołąbków na młode, na zimę polecam, bo są bardzo fajne. Czy ja bym drugi raz kapustę zamroziła taką surową? Powiem wam, że nie. Zjeść się to da zjeść oczywiście, ale jednak ma mniej smaku niż młoda kapusta. Więc szkoda zajmować sobie po prostu miejsca w zamrażarce. Nie będę, ale na pewno, tak jak mówiłam, będę parzyć. Będę zamrażać liście parzone, młode na gołąbki, bo mam i one wychodzą ładne, zielone gołąbki z fajnych liści, tylko no tak jak mówiłam, trzeba je wcześniej zaparzyć. Także miałam robić filmik z takiego bigosiku, ale nie zrobię, bo ja daję na kanał tylko takie... Czekaj. Coś jedzie, już motory wyjechały, no. Bo tak ciepło. I już jeżdżą. U was też tak jeżdżą? Bo u nas już słychać. Pokaż, na ulicy. Pokaż, jaki sos dodasz. A no, ale nie, to nie jest sponsorowane. No. My bardzo lubimy te rolewskie sosy. Skorpiona. Ten skorpion, piekielnie ostry. Mm-hmm. Wystarczy pół łyżeczki i... Cały bigos będzie ostry. Cały bigos będzie ostry. No to taka kapustka, bigosik. No, dałam tam kiełbasy, dałam trochę takich różnych mięs, co mi zostały, o... Do tego ja Maja lubię... dostała chrząstki. Tak, bo tam były takie końcówki z żeberek. Takie różne. Zaraz jeszcze w innym garku ugotuję trochę ziemniaków, bo ja lubię bigos taki z ziemniakami. Każdy lubi inaczej. A i słuchajcie, będę dzisiaj robić, to będzie na poniedziałek przepis. Tak myślę, że na poniedziałek, no chyba na wieczór. Coś z dwóch kostek twarogu. Mhm. Będzie. Także oglądajcie. Także zobaczymy, bo znalazłam fajny przepis. Bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że mi też tak wyjdzie. Chyba, żeby mi nie wyszło.
Ale nie, myślę, że wyjdzie. No i dzisiaj jeszcze będę robić taką lekką kolację. Ewentualnie będzie to też takie lekkie śniadanie, które będziecie mogli sobie w poniedziałek zabrać do pojemniczka i do pracy. Tak jest. No i były pałki wczoraj. Tak, były, były. Becia mi upiekła. Były, były. Bo ten filmik, co żeśmy teraz stawili, to on był dzień wcześniej kręcony. Mhm. No bo mówię, kapusta musi się rozmrozić. Ładnie wyglądała, ale... Chyba, że ktoś z Was ma jakieś inne doświadczenia. Bo mówię, ja normalnie tą kapustę nie parzyłam, nic, tylko po prostu zamroziłam główkę. Chciałam po prostu wypróbować. Ale ja więcej razy takiej kapusty mrozić nie będę. Ale na gołąbki, sparzone młode liście, tak. Tak, bo wychodzą bardzo fajne. I co tam jeszcze? No i już wracamy i słuchajcie, tam nawiązując do kilku komentarzy, tam jakiś pan napisał, tak? Pan czy pani? Pani chyba. Pani chyba. Pan i pani, o. Aha. Że mamy kupować mięso od rolników, tak? W ogóle, przetwory. Bo w marketach są niezdrowe, a my żeśmy dzisiaj oglądali w telewizji, jak kupione mięso na bazarze w Nowej Dębie, tak? I zmarła jedna osoba, dwie są w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. No. I co oni tam pisały, że jeszcze policja pojechała do tego chyba rolnika, tak? No bo kto inaczej ma mięso? I 20 kilo jeszcze zabezpieczyli. I obydwoje małżeństwo, no i więc ja nie, ja wolę ze sprawdzonych źródeł, tam gdzie jest mięso badane. Ja się boję kupować takich na bazarze mięs. Nie wiem, czy czasami kociny nie sprzedają. To no, może no, być. No bo ja nie wiem. Tak było chyba, nie powiem gdzie, bo tam ten bar jest, ale kiedyś koło nas blisko w miejscowości okazało się, że sprzedawali psinę w barze chińskim. Więc to samo było w Warszawie. No. No. Także ja uważam, że nie. Ja wolę kupić sobie w sklepie, ale w żadnym na bazarze, żadnych tych jak, czy takich tych budkach przywoźnych ja nie będę kupować, bo ja chcę jeszcze żyć. Mam nadzieję, że wy żeście też to oglądali. No i jeszcze ktoś tam pisał? Że nasz Bartuś się tak darł, bo przez księżyc, nie? W nocy. Nie! Nasz Bartuś codziennie się drze w nocy. Czy księżyc jest? Czy jest, czy nie ma, czy pada, czy śnieg. Tak. Nasz Bartuś krzyczy non-stop. No, także dzisiaj będzie obiad. On śpi cały dzień, a w nocy grasuje. Dzisiaj na obiad będzie mięsko z ziemniaczkami takie. I fruzia dostanie. Ale za to na kolację będzie taka kolacyjka bardzo lekka. Także wam nagram, bo... Zobacz fruzię. No fruzia gdzie może być? No przy miejsce. Także będzie kolacja i śniadanie takie bardzo lekkie, co nie? No. Kolacja zaraz wam nagram, to będzie dzisiaj... No. Pytacie o Bartusia. No co? Bartuś śpi cały dzień. Tak. No w ogóle nie przychodzi. Co ja mam mu zrobić? On przychodzi o 7 na posiłek tylko, nie? Żeby zjeść. No i on sobie sam... Nasz kot jest taki, że on podchodzi do miski 20 razy dziennie. Tak, on je po troszeczkę i... Po troszeczkę, po łyżeczce dziennie. No. Troszkę karmy suchej, łyżeczkę karmy mokrej. Jemu się wszystko już poprzestawiało, on całą noc grasuje. Tak. On sam się gania, sam się bawi. A tylko zje rano, idzie spać i śpi tak. Praktycznie cały dzień, co nie? Ciężko jest go nagrać, a tym bardziej, że on nie lubi być nagrywany, no nie lubi. Dziady, daj. Może wam wrzucę kawałeczek z Bartusiem, jak ja podeszłem do Beci, jak go trzymała na rękach, z aparatem, nie? No także wam tu wrzucę. No, ale on od razu się wtedy wyrywa. Tu będzie właśnie ten filmik króciutki. Kuleczka. Co? O, już koniec. Już się boi. Bartuś. No, widzicie, jak Bartuś reaguje na kamerę ostatnio? No. Nie chce być pokazywany. Nie chce w ogóle. Wyrywa się jak... Widzicie, co tam pływa w rogu? Co tam? Kawałek kiełbaski. Kiełbaska polska. No, ale... Ona jeszcze smaku dostanie od kapusty, od sosu.
Tak, obiorę no, jeszcze ziemniaczki i to będziemy mieli na obiadek. Tak jest. Także cóż, żegnamy się z wami. Tak, kochani. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Spokojnej, miłej niedzieli. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.